Dzisiaj dużo lepszy występ podopiecznych, wyższe pozycje w zawodach. Jak oceni pan konkurs? No myślę, że bardzo dobry się dla nas złożył, bo podium Jaśka Ziobry, dwa równe dobre skoki. Szkoda mi trochę Kuby Wolnego w drugim skoku, naprawdę skoczył taki bardzo dobry skok, myślę, że najlepszy z tej zimy i troszkę te punkty tak policzył, jak policzył, ale taki solidny występ. Bartka Kuska, również Czyśka Bieguna, Łukasz Podżorski, pierwsze punkty w karierze. Także mieliśmy sporo tych zawodników drugiej serii i taki konkurs bardzo udany dla naszej reprezentacji. Pecha natomiast miał Klemens Murańka. Gdzieś tam te warunki niekorzystne i ten skok no nie był do końca udany. No Klemens tak teraz na razie skacze, że jeden skok wychodzi, drugi nie i tu skok był zepsuty na progu, przeleciał wszystko do przodu, jeszcze przy wiecze z tyłu nie dało się odlecieć, ale to był też klimka, bo on troszkę przeleciał do przodu za bardzo. Tak, nad czym w tej chwili najbardziej muszą pracować zawodnicy? Jeśli chodzi o Kubę na przykład. Wolny? Tak. Poprawił to, że w drugim skoku poprzednio no różnie bywało. Dzisiaj no, ten drugi bywało, skok był, ale tak jak mówię, skoczył chyba najlepszy skok w ogóle tej zimy i jeszcze stało się to w zawodach i tak naprawdę bardzo, bardzo dobry skok. Jakie teraz są plany treningowe kadry B? No to część zawodników do Ironmonta i do Ameryki, część oczywiście Puar Świata, do Puaru Świata w Lach. Pan wybiera się do Ameryki, tak? Ze swoimi podobiecznymi. Jak pan ocenia tą skocznię? To jest bardzo specyficzny obiekt, specyficzne zawody. Myślę, że kto skoczył na tamtej skoczni, to żadnej skoczni się więcej... To na każdej skoczni świata można skoczyć, bo to jest taka skocznia dość stara i troszkę niebezpieczna i te warunki tam no bardzo wieje na tej skoczni i zawodnicy po prostu niektórzy się boją. Najprawdopodobniej to są ostatnie zawody na starej, wielkiej krokwi. Skocznia zostanie przebudowana. Jak pan się na to zapatruje? No miejmy nadzieję, że ostatni i że jak najszybciej udostępniono ten obieg troszkę zmodernizowany i to tylko na plus dla nas i dla wszystkich. Dziękuję.